It's late 1940, the domain of the Axis overwhelms the whole of Western Europe. Momentarily stopped by the English Channel, the German army joins forces for an imminent invasion of Britain. However, there is a man in the British command who is not resigned to play a merely defensive role. His name is Colonel Dudley Clark. His plan, to create a special unit with a fistful of exceptional men. Men skillful enough to deal with all kinds of equipment and weaponry. Men able to engage the enemy in the most dangerous missions. Men able to change the course of the war. These men were destined to make history. Tak jest. Witam wszystkich w Zagrajmy w Commandos Behind Enemy Lines. Boże święty, ile mam do powiedzenia o tej grze? Nie będę was tym zanudzał. Jeno tylko powiem, że w swoim dzieciństwie miałem kilka gier, które po prostu zupełnie zawróciły moim umysłem. Śmieszna sprawa, że najpierw zacząłem od Beyond the Call of Duty, a dopiero potem dostałem własną wersję Behind Enemy Lines, więc zacząłem od trudniejszego dodatku. W sumie standalone'a, ale byłem wtedy jeszcze w podstawówce. Niech wam to coś powie. Kiedy wszyscy moi koledzy grali, prawda, w Mario i inne tego typu rzeczy, ja zapierniczyłem w Commandosa. No bo czemu nie? A my zatem przyjrzyjmy się pierwszej misji. Ja tutaj już troszeczkę porobiłem nagrań i tak popróbowałem różnych rzeczy, ale to na potrzeby Let's Play'a zrobimy od nowa. Więc weźmy się za to. Single player, można w tutorial, znaczy, le, co ja gadam, tutoriala nie będziemy robić, rzeczywiście, po co? Można to grać w multi, jakby ktoś nie wiedział, jakby ktoś chciał, można to oczywiście spróbować, tylko ja nie wiem, jak to ustawić za cholerę, więc... Ura! It's June the 4th, 1940. The evacuation of Allied troops from Dunkirk has ended. Heavy human and material losses have been sustained. In that same day, British and French troops begin to demolish the port facilities in Narvik. This will be their last action before evacuating Norway and leaving it under German occupation. On June the 7th, the Norwegian King and his government go into exile in London. This will be the beginning of a dark period for the Scandinavian country. Allied troops will not set foot on Norway again for a very long time. With the exception of the commandos. Due to its particular climate, long distances, difficult communications and isolated towns, Norway is an ideal testing field to put into practice the first incursion tactics of this newly founded unit. Norway, February 1941. Since the retreat from Narvik in June last year, Norway has remained under German occupation. The Luftwaffe has established important airfields at Trondheim, Hurdla and Stavanger. These put the whole North Sea in range of the German bombers. Welcome to Norway, officer. Let's get to the point. I want the relay station in this small island knocked down. The first problem is your three men have landed at different points. The Green Beret, the driver, and the Marine. First, establish a meeting point and make each man get there. At that point, the Marine will take them across to the island. Capture some kind of boat for that purpose. Once there, find a way to blow up the station. There are some fuel barrels that can be useful. The Green Beret can handle them. That's all. Ah, officer, I understand this will be your first mission in enemy territory. Please be careful. There is a real enemy out there. Thank you. No dobra. Witajcie zatem, już jesteśmy w grze. Pierwsza rzecz, jaką robimy w Commandosie, save'ujemy. Tak, tutaj były save'y testowe, więc teraz będziemy przechodzić jeszcze raz.
By the way, w Komandosie jedna rzecz, która zawsze, że tak powiem, uderza w oczy, to fakt, że będziemy save'ować często i ginąć często. No, jest przekleństwo tej gry. Oj, fuck. No, no właśnie. God damn it. Co ja zrobiłem najlepszego? Nie tak. Zająłem się gadaniem i oczywiście spierniczyłem. A chodzi o to tego pana, żeby ściągnąć tą dwójeczkę. Może troszeczkę w dół. Okay. I... I już, ściągnięci. Tak. Będziemy praktycznie save'ować co jakąś akcję. Ponieważ nie chcemy powtarzać różnych pierdół. To jest nasz... What the fuck? Fail. Dlaczego nie robię tego? Wybaczcie, wiem, że to wygląda mega nieprofesjonalnie. Co ty, Yuri, robisz w ogóle? Co ty z chabąszczu jeden? Chrabąszczu. Pyk. No, podejdźcie, panowie. Okej, zabicie. Oczywiście położyć się trzeba, gdyż ten pan nas tutaj będzie obserwował. Ale teraz przejdźmy do zielonego beretu. Który... zielonego bereta. Beta... zielona... Tak jest. Z takich ciekawostek, co my tu będziemy robić? Oczywiście z użyciem wszystkich naszych ziomali będziemy starali się połączyć ich umiejętności w jeden taki wielki taktyczny balajasz. Yuri, trzymaj się swoich... prikazów. Zaszlachtuj chuja. Bardzo. No. Więc Niemiec wciągnął nóż jak Unia Brexit, można powiedzieć, szybciutko i bardzo elegancko. Możemy zejść po drugiej stronie. I tego też zaszlachtować. Co więcej, robię tego let's playa, ponieważ zainspirował mnie Cellar. Swoim let's playem Commandosów, Desperados. Desperados też taka wspaniała giera, po prostu jak zobaczyłem, jak on tam tego Desperadosa robi, to aż mu zacząłem zazdrościć, sobie pomyślałem, nie będę wchodził chłopakowi w drogę, Commandosa, nie, znaczy tfu, Desperados, co ja gadam. Niech sobie robi, a ja w ten czas będę robił inną grę, którą no lepiej znam, jakby nie spojrzeć. I z dzieciństwa i w ogóle. Tyk. Jeszcze tego. To jest tak. O czym ja teraz pitolę? Oczywiście zawsze pitolę, nie byłoby let's playa z Yurim, gdyby nie było pitolenia. Do czego chcę tutaj nawiązać? Desperados i Robin Hood... nie wiem, uwielbiam oglądać let's playa, bo są bardzo skomplikowane, ale jakoś nigdy się tak nie wkręciłem jak po prostu w Commandosa. Może dlatego, że Commandosa grałem po prostu tyle razy za swoich młodzieńczych lat, że... czuję się z tym bardziej wygodnie, a nawet, żeby być szczerym, niesłychanie nostalgicznie, tak? Bo nostalgia to jest bardzo, bardzo dużo powiedziane o tej grze. Pod tym względem... No bo tak, jako dzieciak, tak jak mówię, moi kumple grali w Mario. A ja miałem peceta. Znaczy, mój ojciec miał peceta, a ja po prostu chamsko się w nim zagrywałem, tak? I żeśmy sobie, prawda, różne rzeczy na peceta obczajali, a rzeczy na peceta wtedy, no to nie były, dobrzy panowie i panie, jakieś produkcje a la platformówki. Znaczy, też były, ale nie głównie. Ja się nauczyłem, znaczy w ogóle jakieś platformówki mnie nie ruszały, natomiast gry taktyczne, o Boże, jak ja je uwielbiam. Okej.
Sukcesem do przetrwania w Commandosie jest poznanie wszystkich skrótów klawiszowych. To się może wydawać łatwiejsze niż się mówi, natomiast nie ma czegoś takiego jak chociażby o, że nie wiem, powinno się rozwijać, tak? Taki scroll. Nic nam nie mówi o tym, czy prawda, jaki jest skrót klawiszowy. Zobacz, schowajmy tutaj naszych ziomali. I tutaj tym panem. A jakże? Teraz zasejwuję, żeby nie było. Chłe. Zobaczmy sobie, jak będą tutaj bryzlować. Tak jest. I tego pana zaszlachtujemy. Potem schowamy. Możemy uciekać, ale możemy schować się w śniegu. Chociaż nie, faktycznie weźmiemy jego ciało. Skrót klawiszowy H, jak hand. Nie pytajcie. Niektóre skróty klawiszowe nie mają w ogóle sensu. Consider it done. Come on over. Okay. Ale jakoś sobie poradzimy. Okay. Pyk. Nie chcemy zostawiać dużo śladów. Ponieważ ślady, no wiadomo. Są niezdrowe. Sprowadzają na nas przeciwnika. I teraz tym panem się odniemy na CKM-ie. Ponieważ on jako jedyny potrafi się tym obsługiwać, chociaż nam mówili, że komandosi to wszyscy potrafią się obsługiwać bronią, najlepszą, najcięższą i w ogóle. Bullshit! Okay. No dobra, zebraliśmy mało uszkodzenia, ale w ten sposób się tych panów można pozbyć. Wyjdźmy z tej szopy. Na wszelki wypadek. I zacznijmy rozwalać budynki. Teoretycznie mogliśmy się też pozbyć tamtego budynku, gdybyśmy zaparkowali tam samochód i rąbnęli. Natomiast budynki dają nam odrobinkę tam do punktacji, jakieś pierdoły. No, szczerze mówiąc, nie jest jakieś wymyślne, bo i tak to się na nic nie przeradza, taki vanity item, jak to się mówi. Tak? Okej. I pistolet, co to było? Oczywiście nie pamiętam. I bum. Czy na to sposób zakończyliśmy misję. Szybko, ładnie, zgrabnie i tak dalej. Trzy budynki zniszczone, można było jeszcze jeden i wehikuł zniszczyć. Mielibyśmy chyba więcej merits. No ale dobra jest. Do zobaczenia w takim razie w kolejnym odcinku. Ja się tutaj żegnam, a do zobaczenia wiadomo wkrótce. Będę to dodawał jakoś tak, a ja wiem, jak mi się popadnie. W ogóle podoba mi się ten rodzaj rozgrywki, ponieważ mogę sobie robić misje po kolei i tym podobne. I nie ma specjalnie spiny. Jest ograniczona liczba misji w sam raz na Let's Playa. Dziękuję.